ciekawe fakty na temat szczupaka. Szczupak, czyli ryba drapieżna zamieszkująca wody słodkie, płynące oraz stojące. Ale równie ciekawe jest to, że jest spotykana, mieszka również w Bałtyku. Dzięki temu, że to zasolenie tego Bałtyku jest na niskim poziomie. Jej długość do 1,5 metra, waga do 10 kg. Bardzo rzadko zdarzają się egzemplarze ponad 20-kilogramowe. Rekordem jest 35-kilogramowa ryba. Poluje z zasadzki, chociaż większe egzemplarze często polują bardziej aktywnie, na przykład polując na jakieś ławice mniejszych ryb. Poluje głównie na małe ryby, na ryby, które jest w stanie zjeść. Ale to nie tylko to. To są również małe ptaki wodne, gryzonie, żaby. Zjada też zooplankton oczywiście i nie stroni od mniejszych od siebie przedstawicieli swojego gatunku. Szczupaki są kanibalami, nie przeszkadza im zjedzenie innego szczupaka, jeśli tylko są w stanie go pokonać i zjeść. Posiada kilkaset zębów, od 700 do 900. Są one w ten sposób, rosną, znajdują się w ten sposób w paszczy, że są skierowane do środka, tak żeby ofiara, która już jest złapana, nie mogła się wyrwać, żeby wtedy te zęby się w nią jeszcze mocniej wbijały. W pierwszym roku życia potrafi rosnąć i dorosnąć do 35-40 cm. Na każdy kilogram wagi swojej musi zjeść około 4-6 kg pożywienia. Wymiar ochronny to 50 cm. Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia. Rekord Polski, jeśli chodzi o wielkość, to 24 kg i 100 g, 128 cm długości. Ta ryba została złowiona w 1976 roku. Tarło to marzec, kwiecień. Oczywiście wynika to z tego, że szczupak jako ryba drapieżna rodzi się wcześniej niż inne ryby roślinożerne, tak żeby po prostu młody narybek, młode szczupaki mogły karmić się małymi rybkami innych gatunków. Ikra jest przyczepiona do roślin, wylęk następuje po 12-15 dniach. Oczywiście mięso szczupaka jest bardzo cenione w krajach południowej Europy, a także w krajach Europy Środkowej. Niestety bardzo ciężko pozbyć się ości, ale smak jak najbardziej jest bardzo ciekawy, bardzo smaczny. Więc szczupak, ryba drapieżna, polująca z zasadzki, bardzo ciekawa ryba oraz bardzo smaczna. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania, udostępnij, poleć, pokaż znajomym, opublikuj. Każda Twoja aktywność jest ważna.